Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale, jaką jest gra turowa w The Sims 2 w Dziwnowie. Tak, wybrałam akurat Dziwnowo, ponieważ ja bardzo lubię to miasto, mam do niego ogromny sentyment i też nie widziałam w sumie, żeby ktokolwiek, oprócz w sumie chyba Marty, bo Marta nagrywa Dziwnowo, ale tylko na angielski kanał, a na polskim jakoś tak nie widziałam, więc myślę sobie, dobra, będę pierwsza. Chyba, że nie jestem, to proszę mnie uświadomić. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o moje zasady, ja mam też kilka takich właśnie swoich zasad, które normalnie w grze uskuteczniam, jak gram samotnie, więc postanowiłam je też wprowadzić tutaj. I pierwszą taką zasadą, żeby was to nie zdziwiło, jest fakt, że ja grę mam po polsku, natomiast wszystkie imiona i nazwiska Simów tutaj właśnie z Dziwnowa są pozmieniane na ich oryginalne, czyli na przykład już nie mamy rodziny Kowali, tylko mamy rodzinę Smithów. Tak więc, żeby was to nie zdziwiło. Ja bardzo lubię ich oryginalne imiona i nazwiska, więc im po prostu je pozmieniałam, oczywiście za pomocą takiego jednego moda. W ogóle, jeżeli chodzi o moje mody, to też już wam tutaj powiem, jak one wyglądają. Cała ta lista tych moich modów będzie dostępna na fanpage'u. Tak więc, z najważniejszych modów, które mam w swojej rozgrywce, no to oczywiście jest to długość życia od Merty, jest to mod na genetykę od Eevee, z którego ja po prostu no, nie umiem grać, nie umiem. Jest mod na skróconą ciążę, ciąża tutaj będzie trwała jeden dzień i jest też mod, który daje szansę na to, że Simka podczas porodu kopnie w kalendarz. Tak, taki mod też mam. Inseminator. Studia skrócone do 48 godzin, jest też ACR, czyli Autonomous Casual Romance, który tutaj wprowadza lekki zamęt do gry, ale ja z nim lubię grać, więc no akurat też się tutaj znalazł. Mamy też skrócone rachunki do jednego dnia w tygodniu oraz są one podwyższone o 750%. Jeżeli chodzi o moją rozgrywkę turową, no to standardowo każdą rodziną będę grała po 3 dni. Jeżeli chodzi o Dziwnowo, tutaj jak możecie zauważyć, zaszły pewne zmiany. Nie ma dwóch parcel. Gdzie one są? Co się z nimi stało? Nie ma drogi donikąd 88 i drogi donikąd 94. Dlaczego? Jak sobie zobaczycie w ogóle na Dziwnowo, to jest tak de facto taka miejscowość bardziej niż jakieś miasto tam duże. Zawsze mi się w ogóle Dziwnowo kojarzyło z Nevadą, ponieważ no jest ta główna droga, jakieś tam pomniejsze dróżki, kilka domów na krzyż i to wszystko. Więc no powiedzmy sobie szczerze, parcela z basenem i jakimiś sklepami to nie do końca tutaj pasowała, więc ja sobie je zamieniłam na po pierwsze stację benzynową, bo uznałam, że kurczę, no jak się jedzie przez pustynię taki kawał, no to najczęściej można spotkać właśnie stację benzynową, więc takową sobie ją zbudowałam. Ona pełni funkcję takiej małej restauracji z jakimś takim kioskiem. Jest też sklep w stylu mydło i powidło, czyli Simple 24, który ma dział z ubraniami, dział spożywczy i dział z jakimiś takimi magazynami i innymi tego typu rzeczami. Jeżeli chodzi o jakieś takie większe zakupy, no bo przecież chwila, no ale gdzie ci Simowie mają jeździć, gdzie oni się mają bawić, jak tutaj nie ma gdzie? No to ja wam powiem, że ja sobie stworzyłam przedmieście. I tutaj jak widzicie jest McDermid. Ciekawostka, McDermid to jest autentyczne miasto, które leży na pograniczu Nevady i Oregonu. I w McDermid właśnie umieściłam wszystkie jakieś takie centra handlowe, sklepy i tego typu sprawy. No zresztą zobaczmy. Proszę bardzo, tak wygląda McDermid. Jest zbudowane na planie Sedony, jest zalesione, troszeczkę tutaj może popuściłam za bardzo te wodze fantazji, ale dodałam też te lasy. To też nie jest jakaś bardzo duża mieścina, bo tutaj no, w zasadzie to są same domy, troszeczkę takich domów z działkami rolnymi, gdzie ci Simowie będą sobie mogli uprawiać roślinki. Są apartamenty, wszystkie ściągnięte z mod The Sims. Także jeżeli komuś by się spodobały któreś z nich, to oczywiście podlinkuję. No i mamy właśnie drogę donikąd 94, która tutaj znalazła swoje miejsce, bo jakoś to, no lepiej to wygląda chyba, prawda, tutaj niż w Dziwnowie.
i jest kompleks Stara Fabryka, który wcześniej był właśnie drogą donikąd 88. Został teraz przerobiony na kompleks takich właśnie budynków sklepowych i z klubem, ponieważ no tutaj ta Stara Fabryka jest właśnie klubem, tu jest restauracja, sklep odzieżowy i sklep taki z grami komputerowymi. Z takich jeszcze ciekawych parceli tutaj w McDermid jest cmentarz, gdzie wszyscy Simowie z Dziwnowa i właśnie ci, którzy będą zamieszkiwać już w późniejszych pokoleniach McDermid, będą sobie mogli spocząć. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o takie zasady dodatkowe w Dziwnowie, to muszę tutaj Wam wspomnieć o tym, że no, skoro to jest miasteczko pośrodku niczego i wyobrazimy sobie, że jest ono powiedzmy w jakiejś simowej Nevadzie, to też ci simowie muszą jeździć gdzieś na studia. No więc ja sobie tu ustaliłam, że oni mogą jeździć na te studia wszędzie. Mogą jeździć i do Akademii Klasycznej, i na Uniwerek Simowy, i do Nowej Politechniki. Natomiast za te studia muszą płacić określone tam ceny za semestr, sobie ustaliłam i już Wam mówię, jakie to są ceny. Za Nową Politechnikę, która również leży na pustyni, tak sobie wpadłam na pomysł, że pustynia, to pustynia, tam pustynia, no dobra, no to tak w miarę blisko jest chyba, nie? No więc Nowa Politechnika jest najtańsza, tutaj jeden semestr kosztuje 2,5 tysiąca simoleonów, potem mamy Akademię Klasyczną 5 tysięcy simoleonów za semestr i Uniwersytet Simowy, czyli taki najbardziej prestiżowy, taka super uczelnia w sim kraju, no to tu już jest 8 tysięcy, jest tak oddalona najdalej, no bo wiecie, w Stanach to nieraz się jeździ na te studia na drugi koniec kraju. Więc dlaczego Simowie mają tak nie robić, tak? Mogą sobie poznać jakichś tam fajnych ludzi i potem ich zgarnąć do Dziwnowa, nie? Żeby ich było więcej. To w kwestii studiów. W kwestii jeszcze innych opłat dodatkowych, tutaj też wpadłam na taki pomysł, żeby ci Simowie płacili też za właśnie miejsce na cmentarzu. Jeżeli oczywiście chcą, żeby ich bliscy spoczęli na cmentarzu w McDermid, to będą też musieli jednorazowo uiścić opłatę. I tutaj za urnę, 2000 za urnę, miejsce w grobowcu, natomiast 3000 za nagrobek i miejsce na cmentarzu. Jeżeli ich nie stać, no to klops, będą sobie latały duchy po ich parcelach. No i co? W zasadzie z zasad to tyle. Pierwszy odcinek będzie już w przyszłą środę o godzinie 17 i ta seria już tak będzie na tym kanale. Mam nadzieję, że długo i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Będzie się pojawiała co tydzień o godzinie 17, właśnie w środy. Pierwszą rodziną, którą będziemy grać, no to myślę, że zaczniemy sobie Oliwką. Tak, zaczniemy Oliwką. A właśnie, jeszcze Wam chciałam wspomnieć o tym, że to Dziwnowo, na którym ja gram, to jest czysta wersja otoczenia. Czyściutka. Nie ta oryginalna, tylko czyściutka podmieniona. Także, no tak. No i dobra, moi kochani, to by było na tyle, także widzimy się w Dziwnowie już w przyszłą środę, tymczasem słyszymy się w piątek u Wazowskich o 17. Ja Wam życzę miłego tygodnia, trzymajcie się, pa!